Kierunki psychologii na podstawie Malin Birch, Wedlej, 1997, Wprowadzenie do psychologii, w przekładzie Jerzy Bobrzyk, Bobryk i Jacek Suchecki, Warszawa, 127, 52. Kierunki psychologii, wprowadzenie. Przez mniej więcej pierwsze 50 lat swojego istnienia psychologia jako samodzielna dyscyplina naukowa podzieliła się na odrębne szkoły, a w każdej z nich dominował inny pogląd na temat tego, czym powinna się ona zajmować i jak to ma być badane. Psychologowie widzieli siebie jako strukturalistów, funkcjonalistów, behawiorystów, psychoanalityków lub reprezentantów psychologii gestalt. Dziś, po uświadomieniu sobie, iż problemy stojące przed psychologami nie mogą być rozwiązane za pomocą jednego tylko paradygmatu, na który składa się zespół idei i metod, pogodzono się z tym, że do pewnego, pełnego zrozumienia psychiki prowadzi wiele dróg. Psychologowie są obecnie dzieleni według ich zawodowych obowiązków np. Na, na psychologów klinicznych, psychologów szkolnych, lub zgodnie z obszarami ich zainteresowań takimi jak psychologia społeczna, rozwojowa czy poznawcza. Choć obecnie nie istnieją psychologie odrębne i rywalizujące ze sobą szkoły, to jednak w każdym z obszarów tej nauki można wyróżnić wiele różnych sposobów badania zjawisk psychicznych, a pewne idee dawnych szkół psychologicznych dają się zauważyć we współczesnych podejściach teoretycznych. Wprawdzie trudno precyzyjnie zdefiniować w tym kontekście zwrot podejście, niemniej jednak każde z podejść opiera się na pewnych podstawowych założeniach na temat natury człowieka, pewnych teoriach służących wyjaśnieniu ludzkiego, a czasem i zwierzęcego zachowania oraz pewnych odmianach metod badawczych. Na przykład w teorii uczenia się, wywodzącej się zresztą ze szkoły behawiorystycznej, ciągle bardzo silnie podkreślany jest wpływ otoczenia na psychikę, a dla wyjaśnienia zmian w ludzkim zachowaniu używa się nadal podjęcia Pojęcia wzmocnienia. Poza tym, jako, y, główną, jako główną metodę badań stosuje się tu eksperyment i z reguły odrzuca się metody bardziej subiektywne. Pięć głównych podejść w psychologii to podejście fizjologiczne, psychoanalityczne, behawiorystyczne lub inaczej teoria uczenia się, poznawcze i humanistyczne. Każde z nich będzie dalej przedstawione. Podejścia te krzyżują się niekiedy ze sobą, dlatego obecnie nie mogą być one widziane jako konkurujące ze sobą szkoły psychologiczne czy paradygmaty. Są one raczej odmiennymi lecz komplementarnymi ujęciami i sposobami badania funkcji psychicznych. Podejście fizjologiczne. Zgodnie z nazwą podejścia psychologowie, którzy je reprezentują, szukają metod opisu i wyjaśniania funkcji psychicznych w biologii. Nasze zachowanie, a także to, co myślimy i czujemy, wyznaczane jest przez nasze stany fizjologiczne. Na przykład schizofrenie można widzieć jako coś niemal całkowicie wynikającego z zaburzeń biochemicznych procesów w mózgu. Zwolenników różnych odmian tego podejścia określa się jako biopsychologów, neurofizjologów, czy wreszcie psychologów fizjologicznych. Zakres zjawisk i problemów, którymi interesuje się psychologia fizjologiczna, jest szeroki. Szczególnie ostatnio gwałtownie rozwijają się badania układu nerwowego, przede wszystkim mózgu i systemu hormonalnego, bada się wzajemne oddziaływania tych systemów i ich wpływ na czynności umysłowe. W trakcie tych badań naukowcy zadają sobie pytania typu, co dzieje się w komórkach nerwowych, neuronach mózgu i narządów zmysłowych, gdy spostrzegamy kształty lub barwy? W jakim stopniu mózg działa jako całość? W jakim stopniu zaś są zbiorem części, z których każda ma swoje zadania? Pojawia się tu pytanie o mózgową lokalizację funkcji psychicznych. Co dzieje się w mózgu podczas tak różnych stanów jak czuwanie, sen, letarg? Jakie są związki między układem hormonalnym a procesami emocjonalnymi lub agresją, a odmiennymi dla każdej płci zachowaniami seksualnymi? Jakie mechanizmy fizjologiczne kryją się za motywami i potrzebami? Co i jak zmienia się w systemie nerwowym podczas zapamiętywania czy uczenia się? Innym wątkiem badań w ramach podejścia biologicznego jest rola dziedziczności w zachowaniu. Stosunkowo niedługo po tym, jak Darwin odkrył, że różnice indywidualne osobników w obrębie jednego gatunku mogą być przekazane i spotęgowane w następnych pokoleniach, zgromadzono obszerną wiedzę na temat dziedziczności. Ustalono, na przykład, że cechy przekazywane dziedzicznie zapisane są w chemicznym kodzie naszych genów. I chociaż doskonale wiadomo, jak przekazywane są cechy fizyczne, możliwość dziedziczenia inteligencji i osobowości jest znacznie mniej oczywista. Wiąże się z tym zagadnienie wpływu dziedziczności i środowiska na rozwój psychiki. Problem, dziedziczenie czy wychowanie to źródło długotrwałych kontrowersji w psychologii. Redukcjonizm i problem psychofizyczny. Niektórzy uczeni są przekonani, że wszystkie zjawiska psychiczne można opisać jako procesy fizjologiczne, dokładnie jako procesy mózgowe zredukować do tych procesów. Takie fizjologiczne podejście nazywane jest redukcjonizmem, Także behawioryzm lub dowolny inny kierunek myślenia psychologicznego może przyjmować formę redukcjonizmu. Redukcjonizm w psychologii fizjologicznej oparty jest na założeniu, że możemy zrozumieć czym są czynności psychiczne badając takie elementarne zjawiska jak procesy nerwowe, ruchy mięśni czy procesy chemiczne. Stojąc konsekwentnie na tym stanowisku, należy uznać psychologiczne wyjaśnienia zachowania za zbyteczne. Problem redukcjonizmu wiąże się ściśle z innym, ciągle aktualnym i kontrowersyjnym zagadnieniem, jakim jest problem psychofizyczny. Dotyczy on relacji pomiędzy umysłem lub świadomością a cielesnymi procesami neurofizjologicznymi, zagadnienia ich interakcji, czyli wzajemnego wpływu, rozważa się to początkowy od siedem, Rozważa się to począwszy od XVII wieku od prac Kartezjusza. Jego teoria określona jako dualizm zakłada, że ludzkie ciało, podobnie jak ciała zwierzęce, jest rodzajem maszyny. Niemniej jednak różni coś nas y, od zwierząt. Mianowicie ludzie mają duszę, która sama w sobie jest niematerialna, lecz wchodzi w interakcję z materialnym ciałem poprzez szyszynkę w mózgu. Wielu współczesnych używa zamiennie terminów mózg, i umysł. Jednak słowo umysł pierwotnie odnosiło się do czegoś raczej psychologicznego niż fizjologicznego. Umysł jest nie tyle fizjologicznym mechanizmem, ile czymś psychicznym, leżącym u podstaw świadomości. Znane są przykłady wpływu ciała na umysł, jak chociażby efekt wypicia filiżanki mocnej kawy, oraz umysłu na ciało. Planowana wizyta u dentysty lub oczekiwanie na lot samolotem może powodować drżenie i pocenie się. Wiadomo z badań, że świadome doznania zależą od stanów mózgu, choć nie wiadomo, czy tylko mózg jest za nie odpowiedzialny, ani jakimi drogami wpływa on na świadomość. Ciągle pozostaje nierozstrzygnięty problem, czy należy ów nieuchwytny umysł wiązać z jakimś określonym fragmentem ciała oraz jak moglibyśmy badać interakcje między ciałem i umysłem. Nie mamy tu wciąż jasnej odpowiedzi, niemniej nasza wiedza na ten temat rośnie, a wynika z niej, że umysł i ciało są ze sobą ściśle powiązane. Niektóre rezultaty badań psychologii fizjologicznej. Przedstawimy tu zarys rezultatów badań nad fizjologicznymi mechanizmami sterującymi zachowaniem. Pozwoli to czytelnikowi wyrobić sobie zdanie o typach problemów i stosowanych technikach badawczych. W roku 1861 lekarz Paul Broca przedstawił wyniki sekcji mózgu pacjenta, który za życia nie był w stanie mówić z powodu, jak się okazało, uszkodzenia pewnych partii mózgu. Ten dowód. W słuszności teorii o mózgowej lokalizacji funkcji psychicznych przyczynił się do rozwoju poglądu o fizjologicznym uwarunkowaniu zachowania. 2. W latach dwudziestych naszego wieku Karl Lashley przeprowadził serię klasycznych już dziś eksperymentów, w których wykazał, że to, czego szczury się nauczyły lub co zapamiętały, ulega zaburzeniu po zniszczeniu pewnych obszarów ich kory mózgowej. Laszej stosował technikę ablacji, czyli usuwania części mózgu przez operacje chirurgiczne lub przez wypalenie elektrodami. Wiele z tych eksperymentów wykazało, że większy wpływ miała ilość zniszczonej tkanki mózgowej niż rodzaj usuwanych partii mózgu. Laszej sądził, że wszystkie części mózgu są zaangażowane w każdy rodzaj zachowania. Jest to pogląd przeciwstawny do teorii lokalizacji i mówi się tu o prawie ekwipotencjonalności mózgu. 3. Przeprowadzono wiele badań opartych na elektrostymulacji mózgu ESB. Metoda ta polega na pobudzaniu neuronów słabym prądem elektrycznym płynącym z implantowanych w mózgu elektrod. Najczęściej celem tych badań było prześledzenie wpływu takiego drażnienia na zachowanie, szczególnie na emocje. W latach 50., Olds i Milner, używając metody ESB, zidentyfikowali ośrodek przyjemności w mózgu szczura. Drażnienie tego ośrodka powodowało natychmiastowy powrót szczura do tego miejsca w klatce, w którym po raz pierwszy ośrodek został podrażniony. 4. Szereg dobrze przeprowadzonych badań wyjaśniło nam ścisły związek między procesami umysłowymi, a przebiegającymi w organizmie zmianami fizjologicznymi. Hans Selye w 1956 i 1974 zapoczątkował badania nad fizjologicznymi zmianami związanymi ze stresem, jakiemu podlegają ludzie i zwierzęta. Badanie te pozwoliły na stworzenie teorii ogólnego zespołu przystosowania – General Adaptation Syndrome, GAS. Jest to syndrom konstelacji hormonalnych, biochemicznych, i innych organicznych zmian, które się pojawiają, gdy jednostka podliwa, podlega szkodliwym bodźcom zwanym stresorami i wchodzą w interakcję z innymi czynnikami fizjologicznymi. 5. Przeprowadzono wiele badań w celu wyjaśnienia natury i źródeł schizofrenii. Pozwoliły one na zidentyfikowanie społecznych, kulturowych i rodzinnych czynników odpowiedzialnych za rozwój tej choroby. Jeden z głównych nurtów badań był jednak nakierowany na uchwycenie biologicznych różnic między schizofrenikami a ludźmi zdrowymi. Zgromadzone np. dowody na to, że schizofrenia lub pewne jej odmiany mają źródła genetyczne. Stosując metody biologii molekularnej, Sherrington i inni wykryli genetyczne patologie u członków rodziny, w której zdarzały się czyst, często przypadki schizofrenii. Badania tego typu nie wykluczają jednak innych źródeł tej choroby. Ocena podejścia fizjologicznego. Podejście fizjologiczne jest próbą zrozumienia i wyjaśnienia biologicznych podstaw zachowania. Podejście to wyróżnia skala rozważanych czynników i poziom, na którym szuka się wyjaśnień. Tylko w podejściu fizjologicznym usiłuje się ustalić związki pomiędzy zachowaniem a genetycznym. Wyposażeniem organizmu. Inne podejścia, np. psychoanalityczne, jakkolwiek podzielają ten pogląd o biologicznym uwarunkowaniu zachowania, używają często psychologicznych pojęć, badają też raczej psychologiczne niż fizjologiczne zjawiska. Jak już wspomniano, zgromadzono wiele cennych danych na temat biologicznych uwarunkowań zachowania, jednakże psychologia fizjologiczna nie jest zaawansowana w takim stopniu, by przedstawić wyczerpującą teorię pamięci, stresu, uczenia się czy procesów emocjonalnych. Ponadto złożoność układów fizjologicznych i ogrom czynników środowiskowych wpływających na te układy uniemożliwiają przewidywanie zachowania oraz wyjaśnianie jego przebiegu w kategoriach czysto fizjologicznych. Ta złożoność, a także wzajemne oddziaływanie czynników utrudniają wyodrębnienie i opisanie ich pojedynczo. Na przykład trudno zbadać zagadnienia dziedzicznych uwarunkowań schizofrenii, abstrahując od innych czynników, takich jak uwarunkowania kulturowe i wpływy rodziny. Niektórzy z psychologów obawiają się, że przecenianie związków fizjologii i zachowania może prowadzić do redukcjonizmu. W istocie podważającego wartość wyjaśnienia psychologicznych, wyjaśnień psychologicznych. Bardziej konstruktywny pogląd opiera się na uznaniu tezy, że za określonym zachowaniem kryją się pewne mechanizmy fizjologiczne i że winniśmy je badać. Z takiego typu badań płynąć może wiedza komplementarna wobec czysto psychologicznych obserwacji i pomiarów, wiedza pozwalająca na pełniejszy opis i wyjaśnienie zachowania. Podejście psychoanalityczne. Podejście to wyrasta z teorii nieświadomości przedstawionej przez Freuda. Jak już wspomniano, termin psychoanaliza denotuje albo formę terapii, albo teorię ludzkiej psychiki i zachowania. Psychoanaliza jako terapia. Ta forma terapii jest szeroko stosowana w leczeniu nerwic, niekiedy też w leczeniu nieneurotycznych zaburzeń zachowania. Psychoanalitycy zakładają, że obszarem konfliktów psychologicznych jest nieświadoma część naszej osobowości. Dlatego, celem psychoanalizy jest zgłębienie nieświadomości danej osoby w celu zrozumienia dynamiki nienormalnych zachowań. Podczas terapii psychoanalitycznej, pacjent jest zachęcany do przypomnienia i ponownego przeżycia traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, do uświadomienia ich sobie w bezpiecznym kontekście, co ma pozwolić na powrót tych doświadczeń. Ale już pozbawionych lęku, do nieświadomości. Terapia klasycznej psychoanalizy oparta jest na przeniesieniu projekcji na psychoanalityka myśli i odczuć jego klienta, na swobodnych skojarzeniach, podczas których klient mówi to, co przychodzi mu na myśl, nie zważając na pozorną zresztą trywialność czy bezsensowność takich skojarzeń, oraz na analizie snów, polegającej na interpretowaniu przez psychoanalityka marzeń sennych klienta. Choć przebieg psychoanalizy może wydać się czymś prostym, jest on zwykle złożony i wymaga wiele czasu. Postfreudyści. Teoretycy psychoanalizy zwani postfreudystami, nie należy ich mylić z neopsychoanalitykami, takimi jak Alfred Adler, Karen Horney czy Eric Fromm przyswoili i zmodyfikowali wiele oryginalnych idei Freuda. Wybuk, wy, wybór tych idei z ich prac skoncentrowanych na poziomach, problemach klinicznych i leczeniu zaburzeń umysłowych, streszczamy poniżej. Anna Freud, córka Zygmunta Freuda, choć przybyła z ojcem do Wielkiej Brytanii na krótko przed wybuchem II wojny światowej, zaliczana jest do kontynentalnej szkoły psychoanalizy. Należała do zapoczątkowanego w latach 30. ruchu, mającego na celu stworzenie pełnej psychoanalitycznej interpretacji problemów dzieciństwa, zajmowała się problemami starszych dzieci i młodzieży. Publikacja The Ego and the Mechanism of Defense w 1935 wsparła nowe psychoanalityczne tendencje do przykładania większej wagi niż poprzednio robiła to psychoanaliza do świadomości oraz do ego. Anna Freud uważała, że terminem psychoanaliza nie można określać każdej techniki, która koncentruje się na niej świadomości, pomijając wszystko inne. Wyrażała też pogląd, że ojciec jej przecenił rolę motywów seksualnych we wczesnym dzieciństwie, a zlekceważył ich rolę w wieku młodzieńczym. Uważała ten wiek za czas wzmocnienia aktywności libido, energii seksualnej, czyli e, pobudzo, e, budzącego uśpione seksualne uczucia i pragnienia. Intensywność zaś tych wewnętrznych popędów powoduje jej zdaniem nadmierne emocjonalne obciążenie młodego człowieka starającego się z nimi uporać. Melanie Klein była jedną z wiodących postaci europejskiej psychoanalizy. Jak Anna Freud, osiadła w Wielkiej Brytanii w latach 30. Ze względu na swoje początkowe przygotowanie do zawodu nauczycielki pielęgniarstwa, stosowała teorię Freuda do opisu rozwoju psychicznego bardzo małych dzieci. Stworzyła technikę terapeutyczną do celów analizy zabaw dziecięcych, co pozwoliło na zastosowanie teorii psychoanalitycznej w opisie psychiki dzieci między drugim a szóstym rokiem życia. Terapia zabawą to stosowany przez psychoanalityków w sposób dotarcia poprzez zabawę do dziecięcej nieświadomości, aby pomóc dziecku w rozwiązaniu jego problemów emocjonalnych. W terapii zabawą, jaką proponowała Melanie Klein, używano prostych środków, takich jak lalki przedstawiające kobiety i mężczyzn, modele samochodów, taczek, huśtawek, a także łatwo dostępnych materiałów, jak np. woda, glina, papier, sznurek. W terapii pozwalano dzieciom na swobodną zabawę tymi wszystkimi materiałami i przedmiotami, obserwowano zabawę, analizując jej treść. Niekiedy terapeutka podsuwała dzieciom interpretację ich zabaw w celu wywołania lub ułatwienia przeniesienia na nią dziecięcych emocji przeżywanych normalnie w stosunku do rodziców. Interpretowano także dziecięce fantazje, jakie ujawniały się podczas zabaw. Metody Melanie Klein pozwoliły zrozumieć psychikę małych dzieci wyznaczały główny kierunek rozwoju ortodoksyjnej psychoanalizy w Wielkiej Brytanii. Współpracowali z nią i czerpali inspirację z jej poglądów znani psychoanalitycy tacy jak Winnicott czy John Bowlby. Związany z kliniką Tavistocka, gdzie pracowała także Melanie Klein. Erik Erikson Rozpoczął naukę psychoanalizy razem z Anną Freud, której zainteresowania dziecięcą psychoanalizą miały wpływ na jego pracę. W 1933 roku Erikson opuścił Europę i rozpoczął w USA praktykę analityka dziecięcego. Choć zaliczał się do przedstawicieli ortodoksyjnej psychoanalizy, sądził, że Freud Przeceniał wpływ seksu na rozwój osobowości, nie doceniał zaś wpływu czynników społecznych. Według Eriksona rozwój psychiczny jednostki przebiega wbrew temu, co sądził Freud, raczej poprzez stadia psychospołeczne niż psychoseksualne. Inaczej niż Freud, podkreślający szczególne znaczenie doświadczeń wczesnego dzieciństwa dla późniejszego rozwoju, Erikson uważał, że całe ludzkie życie może być podzielone na stadia. Wyznaczane przez kryzysy życiowe, których przezwyciężenie prowadzi do rozwoju i kształtowania się zrównoważonej osobowości. Większość swojej praktyki klinicznej poświęcił Erikson problemom wieku dojrzewania. Wielkim uznaniem psychologów cieszył się jego pogląd, iż występujący w wieku dojrzewania konflikt między tożsamością a wymogami roli jest centralnym kryzysem całego rozwoju. Prace Eriksona miały znaczący wkład w psychologię rozwojową. Jeśli chodzi o perspektywę rozwoju w ciągu całego życia, to jego teoria jest jak dotąd najważniejsza. Ocena podejścia psychoanalitycznego. Podejście psychoanalityczne spotyka się zarówno z akceptacją, jak i z ostrą krytyką. Teoria Freuda, teoria Freuda miała fundamentalne znaczenie dla naszego zrozumienia rozwoju ludzkiej osobowości. Wiele badań było inspirowanych jego teorią o szczególnym wpływie wczesnego dzieciństwa na rozwój osobowości oraz jego próbami prześledzenia indywidualnych różnic w ludzkim rozwoju. Psychoanaliza przyczyniła się też do powstania nowych koncepcji w takich dziedzinach jak Teoria sztuki, czy teoria i historia literatury. Jak już wspomniano, psychologowie szeroko stosują metody psychoanalityczne w leczeniu zaburzeń psychicznych. Krytykę psychoanalizy można streścić następująco. Po pierwsze, jakkolwiek istnieje wiele badań interpretowanych jako potwierdzające teorię psychoanalityczną, to jednak ich wyniki dają także podstawy do alternatywnych interpretacji. Eisenach i Wilson utrzymują. Że A, ponieważ zjawiska opisywane przez Freuda jako np. instynktowne popędy czy mechanizmy obronne nie są czymś bezpośrednio obserwowalnym, trudno sformułować precyzyjne prawa ogólne i empiryczne sprawodzalne hipotezy. B, użyta przez Freuda metoda klinicznego opisu przypadków, nie poparta analizami ilościowymi i statystycznymi, czyli jego teorią mało precyzyjną i trudną do weryfikacji. Także fakt zbadania przez niego tylko ograniczonej liczby dorosłych stawia pod znakiem zapytania zawarte w jego teorii uogólnienia odnoszące się do wszystkich ludzi. 2. Poświęcono także wiele uwagi problemom wynikającym z prób oceny skuteczności terapii analitycznej, przede wszystkim sporom dotyczącym definicji wyleczenia. Eisenhower dokonał przeglądu pięciu studiów poświęconych skuteczności psychoanalizy i uznał, że nie uznano tam efektów, które nie mogłyby wystąpić bez, bez przeprowadzenia terapii. Niemniej jednak przyjmując inne kryteria wyleczenia, Berlin ocenił skuteczność psychoanalizy jako 83%. Podejście behawiorystyczne, czyli teoria uczenia się. Podczas gdy psychologowie fizjologiczni koncentrują się na dziedziczeniu zachowań i ich uwarunkowaniu przez biologiczne struktury, Behawioryści lub przedstawiciele teorii uczenia się badają uwarunkowania środowiskowe, pomijają to wszystko, co dzieje się wewnątrz organizmu. Starają się raczej odpowiadać na pytania, w jakich warunkach pojawia się określone zachowanie? Jak określone bodźce wpływają na to zachowanie? Jak konsekwencje zachowania wpływają na to zachowanie? I zagadnienia te są istotne z punktu widzenia behawiorystów, zakładających, że człowiek kształtowany jest poprzez swe interakcje z otoczeniem. Mówiąc inaczej, uczenie się i doświadczenie determinują, zdaniem, behawiorystów to, jakimi ludźmi się stajemy. Podejście behawiorystyczne wyrasta z prac asocjacjonistów, takich jak Iwan Pawłow i Edward Thorndike. Oraz prac wczesnych behawiorystów, do których należą John Watson i Clark Hall. Wszyscy sprowadzili uczenie się do warunkowania. Pawłow badał odruchy warunkowe i bezwarunkowe oraz zjawisko warunkowania klasycznego. A prace Thorndayka dotyczyły warunkowania bardziej złożonych i dowolnych zachowań. Zjawisko to teraz nazywane warunkowaniem sprawczym badane było następnie przez Skinnera. Behawioryzm miał zasadniczy wpływ na rozwój psychologii w pierwszej połowie XX wieku. Wyrosła z niego psychologia bodźca reakcji. Ma nadal sw ona swoich zwolenników. Najważniejszym jej przedstawicielem jest Skinner, który w studiach nad warunkowaniem sprawczym badał bodźce wywołujące określone reakcje, wpływ nagród i kar na te wywołane zachowania oraz zmiany w zachowaniu, jakie przynosi manipulowanie systemem nagród i kar. W podejściu tego typu nie są istotne procesy psychiczne pośredniczące między bodźcami i reakcjami. W swej pracy Behavior of Organisms Skinner opisuje eksperymenty, jakie prowadził na szczurach, a potem na gołębiach. Na przykład uczono szczura, by w celu uzyskania nagrody w postaci pokarmu naciskał dźwignię w skrzynce Skinnera. W tego typu eksperymentach można było dokładnie obserwować proces uczenia się przebiegającego w kontrolowanych warunkach. Można było zmieniać częstotliwość nagrody lub wzmocnienia, można też było stosować obojętne bodźce. Choć początkowo badania Skinnera dotyczyły zwierząt, pracował on nad teorią warunkowania zachowania ludzkiego. Tego dotyczy napisana przez niego praca Science and Human Behavior w 1953 roku. Niektóre praktyczne zastosowania podejścia behawiorystycznego. W wielu sytuacjach i wielu dziedzinach życia, takich jak psychoterapia czy nauczanie, można podać przykłady praktycznego zastosowania podejścia behawiorystycznego, koncentrującego się na modyfikacjach zachowania za pomocą systemu kar i nagród. Oto krótki przegląd tych praktycznych zastosowań. Uczenie programowe. Skinner zastosował zasady warunkowania sprawczego w sytuacjach edukacyjnych. Wypracował system zwany uczeniem programowym, w którym czasem używa się specjalnych maszyn i które jednak może opierać się na podręcznikach do nauki własnej. Materiał, jaki ma być przyswojony, podzielony jest na wiele małych porcji lub ramek, które uczący się przyswajają kolejno, udzielając odpowiedzi na pytania kontrolne po zakończeniu uczenia się materiału zawartego w określonej ramce. Prawidłowe odpowiedzi są wzmacniane przez bezpośrednie sprzężenie zwrotne. Informacje o prawidłowości udzielonej. Lub wybranej odpowiedzi i możliwość przejścia do następnego etapu. W ten sposób kształtowane jest zachowanie uczącego się. Tego typu sekwencja znana jest jako program liniowy. Można jednak kształtować proces uczenia się poprzez użycie programu rozgałęzionego. Uczenie się programowane nie miało jednak tak szerokiego zastosowania, jak to planował Skinner. Różne są też doniesienia o efektywności tego typu metody uczenia się w porównaniu z bardziej tradycyjnymi metodami. Terapie behawiorystyczne. Techniki terapeutyczne oparte na procesach warunkowania nazywane są modyfikacją zachowania lub terapią behawioralną. Walker, 1984 rok, proponował, by techniki oparte na warunkowaniu sprawczym nazywać modyfikacją zachowania, a techniki oparte na warunkowaniu klasycznym określać mianem terapii behawioralnej. Poniżej stosujemy to rozróżnienie terminologiczne. Modyfikacja zachowania. To technika używana w celu zmiany Usunięcia niepożądanego zachowania. Opiera się ona na zasadzie wpływającej z warunkowania sprawczego, że zachowanie mające pozytywne następstwa, czyli wzmocnienie pozytywne, będzie się najprawdopodobniej powtarzać, podczas gdy zachowanie, które nie jest wzmacniane, będzie zanikać. W tej technice dzielimy preferowaną formę zachowania na niewielkie etapy. Każdy z nich jest bezpośrednio wzmacniany w taki sposób, że uczący się musi przejść przez coraz większą liczbę etapów. Zanim uzyska wzmocnienie, ten proces nazywa się kształtowaniem zachowania, metodą kolejnych przybliżeń. Modyfikacja zachowania znalazła szerokie zastosowanie w praktyce klinicznej, w pracy z upośledzonymi dziećmi, dorosłymi, szczególnie w pracy z dziećmi autystycznymi. Najczęściej używa się tu techniki kształtowania zachowania, na przykład LOWAS. Rozwinął program modyfikacji zachowania dzieci autystycznych, wycofujących się z mówienia i społecznych interakcji. Na początku pojawiające się pożądane zachowanie nagradzane jest słodyczami. Później, gdy dzieci stają się bardziej aktywne społecznie, wzmocnieniem na dobre zachowanie jest przytulenie dziecka. Na zjawisku wzmocnień wtórnych oparty jest system ekonomii żetonów. Żetony otrzymuje się za pożądane lub akceptowane zachowania. Mogą one być wymieniane na pierwotne lub bezpośrednie wzmocnienia, takie jak słodycze lub dodatkowe wycieczki. Zgromadzono dowody na to, że dobrze zorganizowany system ekonomii żetonów wzmacnia pożądane zachowania, szczególnie w pewnych zorganizowanych instytucjach czy zakładach. Pojawiają się jednak wątpliwości co do długotrwałych efektów tej metody i tego, czy rezultaty zależą od wzmocnienia czy też od innych czynników. Terapia behawioralna. Terapia behawioralna to termin zwykle stosowany na oznaczenie technik opierających się na warunkowaniu klasycznym, które jest metodą tworzenia zmian w mimowolnym lub odruchowym zachowaniu. Terapia ta ma usunąć wadliwe zachowanie i zastąpić je pożądanym. Jeden z przykładów tego typu techniki to systematyczne zmniejszanie wrażliwości. Systematyczna desensytyzacja może to być używana w celu wygaszania fobii. Na przykład pacjent, miewający irracjonalne lęki, jest na początku uczony odprężania się. Dalej, stopniowo przedstawia mu się obiekt budzący lęk. Robi się to jednak etapami, tak aby pacjent nauczył się tolerowania obecności przedmiotu obaw. Ocena podejścia behawiorystycznego. Podejście behawiorystyczne jest jednym z najsilniej oddziałujących na psychologię. To podejście twarde, metodologicznie przyczyniło się do znacznego wzrostu zrozumienia funkcjonowania psychologicznego oraz dostarczyło wielu technik zmieniających niepożądane zachowania. Używa się tu rygorystycznie metod empirycznych, co zwiększa wiarygodność psychologii jako nauki. Krytykę podejścia behawiorystycznego sprowadza się do następujących punktów. Jest to mechanistyczny punkt widzenia. W którym nie zwraca się uwagi na dziedzinę świadomości i subiektywnego doświadczania. Jest też perspektywa niepozwalająca na badanie roli, jaką w ludzkim zachowaniu pełnią czynniki biologiczne. Po drugie, z jednostki są widziane jako istoty bierne, zdane na łaskę otoczenia. Ten nacisk na determinizm środowiskowy nie pozostawia miejsca na podjęcie wolnej woli jednostki. Po trzecie, teorie warunkowania klasycznego i sprawczego nie nadają się do opisu spontanicznych, nowych i twórczych zachowań. Po czwarte, kwestionowane jest też nadmierne opieranie się na badaniach zwierząt. Po piąte, psychologowie kliniczni stosujący terapię zorientowaną behawiorystycznie są krytykowani za to, że lecząc symptomy chorób psychicznych pomijają ich głębsze przyczyny. Podejście poznawcze. Podejście poznawcze silnie kontrastuje zarówno z podejściem psychoanalitycznym, podkreślającym wagę nieświadomej części psychiki, jak i z podejściem behawiorystycznym, które koncentruje się na związkach pomiędzy zewnętrznymi zdarzeniami a zachowaniem. Psychologowie poznawczy sądzą, że aby w pełni zrozumieć zachowanie człowieka, należy zbadać to, co się dzieje w jego wnętrzu. Te wewnętrzne procesy są nazwane procesami pośredniczącymi, jako że pośredniczą one między bodźcem i zachowaniem. Składają się na nie percepcja, myślenie, rozwiązywanie problemów, procesy językowe i pamięć. Inaczej niż psychoanalitycy i behawioryści, reprezentanci podejścia poznawczego, nie bronią żadnej jednej teorii nie można tu wskazać żadnego najbardziej wpływowego, porównywalnego z Freudem czy Skinnerem teoretyka to co jest wspólne dla psychologów poznawczych to przywiązanie do wagi, do badania umysłowych procesów determinujących zachowanie i nadających sens światu otaczającemu jednostkę dlatego psychologowie ci nastawiają pytania typu jak pamiętamy, dlaczego zapominamy jakich strategii używamy rozwiązując problemy, jakie są stosunki między językiem i myśleniem jak tworzymy pojęcia Sądzi się ogólnie, że procesy poznawcze nie funkcjonują oddzielnie i przypadkowo, lecz są zorganizowane. Dlatego umysł ludzki porównywany jest do komputera, a ludzie widziani są jako jednostki przetwarzające informację, urządzenia pobierające informacje z zewnątrz, kodujące ją i interpretujące, a następnie magazynujące i wykorzystujące dane. Wpływ tego podejścia zaznacza się w wielu innych dziedzinach psychologii. Można zatem mówić o poznawczym podejściu w badaniu rozwoju moralnego czy o poznawczej teorii emocji. Metody badań. Oczywiście, procesy badane przez psychologów poznawczych nie są bezpośrednio obserwowalne. Nie można przecież zajrzeć do ludzkiej głowy, by obserwować przebiegające tam procesy pamięci. Niemniej jednak uważa się, że możemy poznać, czym są procesy umysłowe, wnioskując z zachowania, jeśli tylko takie wnioski są wspierane innymi danymi empirycznymi. Dlatego stosowane są tu metody eksperymentalne, zapewniające obiektywność, kontrolowalność i powtarzalność ich rezultatów. Poniżej przedstawiamy rezultaty wybranych eksperymentów typowych dla psychologii poznawczej. Pierwsze. Gregory, 72 rok. W swoich eksperymentach nad złudzeniami wzrokowymi badał podleganie złudzeniu Millera lejera oraz e, percepcję kostki Neckera uzyskał rezultaty wskazujące na to, że gdy dwuwymiarowe figury nie są prezentowane na płaskim papierze, lecz w formie świetlistych zawieszonych w ciemności figur, są wtedy odbierane jako figury trójwymiarowe. Ma to związek z teorią Gregoriego, wyrażniającą uleganie złudzeniom wzrokowym. Drugie. Neisser sprowadził teorię wykrywania cech w sytuacjach e, rozpoznawania wzorów. Ta teoria nazywa się Feature Detection Theory, FDT w skrócie Teoria Wykrywania Cech. FDT utrzymuje, że wzory liter alfabetu składają się z pewnej liczby cech elementarnych takich jak linie poziome, ukośne czy krzywe. Na przykład litera T ma dwie cechy linię poziomą i pionową. Rozpoznając literę, mózg wykrywa te elementy cechy. W serii powszechnie znanych eksperymentów Neisser w 1964 roku stawiał przed osobami badanymi zadanie wyszukania określonej litery z zestawu różnych liter. Okazało się, że literę A najłatwiej odnaleźć w literach owalnych, takich jak OQG, G, zaś wśród liter kanciastych typu NE lub W. Potwierdza to za zawartą w FDT hipotezę. Że im mniej mamy wspólnych cech pomiędzy szukaną literą a literami z otoczenia, tym szybciej wzór jest analizowany przez mózg. Trzecie. Loftus badała pamięć naocznych świadków. Sprawdzała hipotezę, że pamiętanie jest rodzajem rekonstrukcji, z czego wynika, iż pamięć wydarzeń nie zawsze jest dokładna, gdy rekonstruujemy przeszłość według tego, w co wierzymy, że mogło lub powinno było się wydarzyć. Według Loftus, zjawisko to występuje w sytuacjach zeznawania w procesie sądowym, a przypomnienie przez świadka wydarzenia zależą od sposobu zadawania mu pytań. W jednym ze swoich eksperymentów Loftus w 79 pokazała trzem grupom uczestników film przedstawiający wypowiedź Wypadek samochodowy. Jedna grupa miała ocenić szybkość samochodów w momencie uderzenia jednego przez drugi. Grupie drugiej zadano to samo pytanie, jednak zamiast słowa uderzenie użyto zwrotu zmiażdżenie. Pozostali uczestnicy stanowiący grupę kontrolną nie mieli zadania oceniania prędkości samochodów. Rezultaty pokazały, że grupa oceniająca szybkość w momencie miażdżenia oceniła ją jako większą niż grupa rozpatrująca moment uderzenia Modele w psychologii poznawczej, jak już wspomniano, jedną z trudności, jaką napotyka psychologia poznawcza, jest to, że próbuje ona badać procesy niepodlegające bezpośredniej obserwacji. Donald Hebb Udzielił jasnych wskazówek, jak częściowo poradzić sobie z tym problemem. Sugerował on mianowicie, że aby badać procesy informacyjne przebiegające w systemie nerwowym, nie musimy mieć szczegółowej wiedzy na temat mózgu i jego funkcji. W momencie uzyskiwania pewnych fizjologicznych danych można proponować hipotetyczne lub możliwe modele pewnych aspektów działania systemu nerwowego, np. modele działania pamięci. Model ten może być weryfikowany metodami eksperymentalnymi lub innymi, a potem na podstawie uzyskanych rezultatów może być zmodyfikowany lub zastąpiony innym. Użycie modeli w psychologii poznawczej dostarcza cennych i owocnych środków zbierania informacji. Przedstawiamy i dalej przegląd pewnych modeli wypracowanych i testowanych przez psychologię poznawczą. Model filtra uwagi wybiórczej zaproponowany przez Brad Benta. Model ten jest podjęty w 1958 przez Broadbenta próbą wyjaśnienia, w jaki sposób system nerwowy selekcjonuje bodźce tak, by zwracać uwagę na jedne z nich, a ignorować inne. Model ten, koncentrujący się na procesach informacji słuchowej, zakłada istnienie filtra aktywnego w początkowych etapach procesu, który jest dostrajany do fizycznych cech działających bodźców. W wyniku tego, jedne z nich przechodzą do dalszego przetwarzania przez układ nerwowy, podczas gdy inne, na które nie zwraca się uwagi, a które nie są przepuszczane przez filtr, są pomijane. Kolejne modele selekcji i uwagi były przedstawione przez Trisman i Deutschów. No i ostatni był model, był zmodyfikowany przez Normana. Teraz Atkinsona i Schriffina model dwóch rodzajów pamięci, procesów pamięci. Atkinson i Schriffin. Przedstawili model, który pokazuje relacje pomiędzy pamięcią krótkoterminową, short-term memory STM i długoterminową, long-term memory LTM. Zasadniczą cechą tego modelu jest podkreślenie roli powtarzania, które ma dwie główne funkcje: utrzymanie informacji dopływających do STM oraz transfer tych informacji z STM do LTM. Koncepcja dwóch rodzajów pamięci uzyskała potwierdzenie w wielu badaniach, proponowano jednak jeszcze inne modele, wśród których wyróżnia się model poziomowy wziomów głębokości przetwarzania Craig i Lockhart Komputerowe symulacje, ludzkie, symulacje Ludzkiego myślenia Wraz z pojawieniem się maszyn liczących Wypracowano wiele programów komputerowych W których starano się wymodelować ludzkie myślenie Tego typu metoda nazywana jest Metodą symulacji komputerowych Prawdopodobnie najbardziej znanym programem Jest ogólny rozwiązywacz problemów General Problem Solver Obmyślony przez Newella, Shaw'a i Simona Oraz Newella i Simona Program ten był próbą symulacji ludzkich strategii rozwiązywania problemów. Zakładał on, że w większości są to sposoby heurystyczne, czyli oparte na sprawdzaniu intuicji poznawczych. Ten model wspierają dane uzyskane od osób rozwiązujących problemy oraz myślących na głos w czasie rozwiązywania problemu. Obmyślono też bardziej wyrafinowane programy w celu symulacji ludzkiego myślenia w czasie dyskusji nad spornym problemem. Niektórzy krytycy tego podejścia kwestionują jakąkolwiek możliwość porównania ludzi i maszyn, inni argumentują, że komputery wykonują jedynie swoje programy. A jak do tej pory zbyt mało wiemy o zasadach działania ludzkiego mózgu, abyśmy mogli odzwierciedlić to działanie w programach pracy komputera. Rozwój poznawczy. Powiedzmy na koniec kilka zdań o pracach psychologów badających rozwój poznawczy. Wśród nich największe znaczenie mają prace Żana Piarzeta, którego wkład w nasze rozumienie logiki i pojęć rozwijających się od dzieciństwa do wieku dojrzałego był ogromny. Nie do przecenienia jest także wartość prac Brunera poświęconych badaniu poznawczego rozwoju dzieci. Dokonanie obu autorów oraz przegląd pewnych praktyk, zastosowań przedstawione są przez Birch i Malima. Ocena podejścia poznawczego. Podejście poznawcze podkreśla wagę procesów pośredniczących, takich jak percepcja i myślenie, przebiegających pomiędzy bodźcem a reakcją. Badania przeprowadzone przez psychologów poznawczych pomagają nam w rozumieniu tych procesów. Rzucają także światło na takie praktyczne problemy, jak poprawianie efektywności pamięci czy doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów. Słabość podejścia poznawczego leży w jego niewielkiej wewnętrznej integracji. Chociaż mamy w wielu dziedzinach psychologii szereg teorii poznawczych, nie istnieje jednolita i spójna teoria integrująca wszystkie, wszystko w wyraźne ramy. Możemy na przykład, uzupełniając teorię percepcji myślenia i pamięci, powołać się na jedną z poznawczych teorii emocji, dysonansu poznawczego czy percepcji społecznej, lecz terminologia i ujęcia będą tu za każdym razem nieco inne. Ten brak integracji częściowo wynika ze wspomnianego wyżej braku znanego i determinującego teoretyka. Metafora procesów przetwarzania informacji oraz model człowieka-maszyny, płynące z teorii obliczania, drażnią niektórych psychologów. Pokazują oni, że analogia komputerowa nie jest w stanie ująć zasadniczych różnic między ludźmi i maszynami. Ludzie zapominają, komputery nie. Ludzie ulegają emocjom i są irracjonalni podczas gdy komputery są logiczne i nie są w stanie doznawać emocji. Krytykowane jest też szerokie użycie w psychologii poznawczej metod eksperymentalnych, ponieważ ich rezultaty Ponieważ ich rezultaty. Krytykowane jest też szerokie użycie w psychologii poznawczej metod eksperymentalnych, ponieważ ich rezultaty mogą być uznane za sztuczne i niezwiązane z zachowaniem oraz sytuacjami w warunkach rzeczywistych. Sugeruje się tu, że pewne cechy sytuacji eksperymentalnej i eksperymentatora mogą wpływać na ludzkie zachowania. Podejście humanistyczne lub fenomenologiczne. Przez wiele lat w psychologii dominowały dwie szkoły: psychoanaliza z jej zainteresowaniem, popędami, obrazem człowieka zdeterminowanego treściami nieświadomości. Oraz behawioryzm, widzący ludzi jako mechanizmy podlegające oddziaływaniu środowiska. Mniej więcej w połowie naszego wieku, o poprzedniego wieku, pojawiła się trzecia znacząca teoria, oferująca wizję człowieka wolnego, bogatego w możliwości rozwoju i samorealizacji. Ta wizja człowieka ukształtowała podejście humanistyczne. Psychologowie humanistyczni sądzili, że psychologia winna się skoncentrować na subiektywnym i świadomym doświadczeniu jednostki. Podkreślali oni wyjątkowość człowieka i jego wolność w wyborze własnej drogi życiowej. Uważali, że metod nauk przyrodniczych nie można stosować do badania człowieka. Głównym celem psychologii winno być, jak sądzili, dopomożenie człowiekowi w wykorzystaniu potencjału jego psychicznego rozwoju. Psychologię humanistyczną charakteryzuje optymizm widzi ona ludzi jako walczących o wykorzystanie swoich możliwości, starających się o to, by pomimo ograniczeń indywidualnych osiągnąć maksimum osobistego rozwoju. Carl Rogers Abraham Maslow to dwaj wiodący teoretycy podejścia humanistycznego. Autorzy tutaj tej publikacji pomijają podejście oparte na filozofii egzystencjalizmu, czyli psychologii egzystencjalnej. Wielu autorów wyróżnia i przeciwstawia podejście Rogersa i Maslowa podejściu. Określanemu mianem logoterapii i tzw. Tak analizie egzystencjalnej. Psychologię egzystencjalną i logoterapię różni od podejścia Rogersa i Maslowa przede wszystkim odmienny stosunek do lęku, który jest w wizji egzystencjalizmu nieusuwalnym składnikiem ludzkiego doświadczenia, a niekiedy źródłem rozwoju osobowości. Wszystkie wymienione kierunki różnią się sposobem rozumienia samorealizacji. Karl Rogers. Karl Rogers był psychologiem klinicznym i, tak jak Freud, rozwijał swoje poglądy w pracy z ludźmi, którzy mieli kłopoty emocjonalne. W czasie klinicznej praktyki zaobserwował, że wiele psychicznych problemów wypływa z czegoś, co nazwał on dylematem mógłbym, a powinienem. Oznacza to konflikt między tym, co ludzie uważają, że powinni uczynić, a tym, co w ich odczuciu jest dla nich najlepsze. Na przykład jakaś osoba widzi, że chciałaby konstruować swoją ważną pracę w biurze. Kontynuować, ale jednocześnie powinna spędzać więcej czasu ze swoją rodziną. Ten dylemat mógłbym, powinienem, rodzi lęk. Rogersowska teoria osobowości zakłada, że ludzie są w istocie dobrzy. Każda osoba jest czymś niepowtarzalnym i jej podstawową potrzebą jest potrzeba uznania, czyli szacunku i podziwu ze strony innych. Ludzie rodzą się, tak sądzi Rogers, z dążeniem do aktualizacji, czyli potrzebą rozwoju, wzrostu. stania się dojrzałą i zdrową istotą ludzką. Centralnym pojęciem jego teorii jest pojęcie ja, self. Składają się nań zdobywane w wyniku doświadczenia informacje o własnych cechach, wartościach i postawach. Taki obraz ja determinuje zarówno spostrzeganie świata, jak i własnego zachowania podmiotu. Innym aspektem ja jest ja idealne, czyli podmiotowa wizja tego jaki powinienem on być lub chciałby być. Jakaś kobieta może, sobie widzieć, um, może siebie widzieć, co może być prawdą lub nie jako poświęcającą się karierze i odnoszącą sukcesy, jednakże zaniedbującą się w roli matki lub żony. Ja idealne może jej stawiać zadanie bycia jednakową dobrą w obu sferach życia. Gdy spostrzegane przez podmiot ja i ja idealne zgadzają się ze sobą, osoba jest zdrowa psychicznie. Problemy psychiczne pojawiają się w przypadku poważnych rozbieżności pomiędzy obydwoma ja oraz pomiędzy ja i światem realnym. Rogers opracował tzw. terapię skoncentrowaną na kliencie, w której klienci, nie pacjenci, uzyskują siłę i motywację do radzenia sobie, jeśli stworzy im się odpowiednie warunki. Aby to było możliwe, ułatwiający, a nie terapeuta, stara się wytworzyć ciepłą, pełną akceptacji atmosferę. W odróżnieniu od innych form terapii, ułatwiający nie jest ekspertem ani autorytetem. Terapia zaś ma charakter niedyrektywny. Celem jej jest dopomożenie klientowi w jaśniejszym zobaczeniu jego problemów i osiągnięciu wglądu. To z kolei ułatwia mu rozpoznanie własnych słabych i mocnych stron, czemu najczęściej towarzyszy wzrost samooceny. Poza tym lepsze zrozumienie wymagań stawianych przez rzeczywistość w opozycji do tego, co wyobrażone lub narzucone przez ja. Ma klientowi pomóc w wyborze właściwych działań. Kluczowym czynnikiem Rogersowskiej terapii jest to, że klient bardziej kontroluje swoje losy i znajduje satysfakcjonujące rozwiązania swoich problemów. Ułatwiający nie osądza, czy klient działa właściwie. Rogers, jak i inni przedstawiciele podejścia humanistycznego, uciekał się często do terapii grupowej. Wierzyli oni, że terapia grupowa daje możliwość otwartego wyrażania problemów i uzyskania odzewu innych co dostarcza cennego wglądu w to, jak widzą nas inni ludzie. Abraham Maslow, tak jak Rogers, wierzył, że samoświadomość i zdolność do samoakceptacji są niezbędnymi składnikami dobrego funkcjonowania psychicznego. Obydwaj widzieli człowieka jako istotę starającą się zrealizować swoje możliwości, osiągnąć maksymalny rozwój osobowości, jaki jest możliwy w ramach indywidualnych ograniczeń. Podczas gdy Rogers podkreślał wagę obrazu własnej osoby, Maslow koncentrował się na motywach, jakie kierują ludźmi. Maslow sądził, że istnieją dwa rodzaje motywacji: motywy obrony, czyli potrzeby redukcji fizjologicznych napięć, takich jak głód czy pragnienie, co może traktować jako proces uzupełnienia pewnych braków i motywy wzrostu związane ze spokojeniem takich potrzeb jak potrzeba bycia kochanym i podziwianym potrzeby wzrostu działają zgodnie z zasadą iż wtedy gdy nie występują braki ludzie odczuwają potrzebę rozwijania się i wykraczania poza swój stan aktualny badając motywy działające w rozmaitych sytuacjach Maslow zauważył że tworzą one specyficzny wzór, który ujawnia pewną hierarchię. Pojęcie hierarchia potrzeb na stałe skojarzyło się z jego nazwiskiem. Wierzył on, iż te hierarchiczne potrzeby są wrodzone i obecne na początku u wszystkich ludzi. Potrzeby niższe, tak jak potrzeba zaspokojenia głodu czy pragnienia. Muszą być przynajmniej częściowo zaspokojone, by stało się istotne zaspokojenie potrzeb stojących wyżej w hierarchii. Maslow sądził, że potrzeba samorealizacji, potrzeba samospełnienia i pełnego zrealizowania własnych możliwości pojawia się po zaspokojeniu pozostałych potrzeb i jest szczytem w hierarchii. Czyli jego potrzeby według jego hierarchii potrzeb to były tak, potrzeby niższe, podstawowe. Od dołu, potrzeby organiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeba miłości i przynależności, dalej potrzeba uznania i szacunku, natomiast potrzeby wyższe, metapotrzeby tak zwane to potrzeby poznawcze, potrzeby estetyczne i na samej górze piramidy potrzeby samorealizacji. Ocena podejścia humanistycznego. Podejście humanistyczne przyczyniło się do zainteresowania psychologów subiektywnym doświadczeniem jednostki. Oraz znaczeniem samoakceptacji dla poprawnego funkcjonowania psychicznego. Pogląd, że wypracowane przez psychologów metody nie są zbyt użyteczne w badaniu subiektywnego doświadczenia, zachęcił badaczy do poszukiwania bardziej odpowiednich metod. Psychologia humanistyczna stanowi, mówiąc najkrócej, pewnego typu przeciwwagę dla innych teorii związanych z bardziej deterministycznym myśleniem, jakie dominowały w psychologii w XX wieku. Psychologowie humanistyczni mieli duży wkład w psychologiczną praktykę, rozwijając metody badania obrazu ja i techniki terapii podwyższające stopień samoakceptacji i autonomii jednostki. Główne zarzuty krytyczne wobec psychologii humanistycznej koncentrowały się na następujących jej cechach. Po pierwsze, aparatura pojęciowa psychologii humanistycznej, podobnie do psychoanalizy, nie opiera się na ścisłych definicjach, przez co Twierdzenia są trudne do weryfikacji. Jednak e, jest tak, pomimo tego, że Rogers apelował do psychologów, by zweryfikowali jego teorię. Zarówno on, jak i jego koledzy, poprzez magnetofonową rejestrację sesji terapeutycznych dostarczyli wielu danych do badania. Przeprowadzono pewne empiryczne badania z użyciem inwentarza osobistych celów uważanego za test umożliwiający mierzenie stopnia samorealizacji 2. Zalecona przez Rodgersa terapia skoncentrowana na kliencie ma wiele ograniczeń. Na przykład jest ona bardziej skuteczna w przypadku osób raczej wymownych i motywowanych do poszukiwania pomocy. Osoby silniej wycofane lub bardziej zaburzone mogą dla zmiany zachowania potrzebować bardziej dyrektywnych technik. 3. Krytykowano też system wartości przyjmowany przez psychologię humanistyczną. Sądzono, że teoria Maslowa i Rogersa zwraca zbyt dużą uwagę na dobre samopoczucie pacjenta, mniej na zadowolenie i powodzenie innych wokół niego. Które podejście wybrać? Powyższe informacje na temat pięciu teoretycznych podejść w psychologii nabiorą głębi w toku dalszego studiowania psychologii. Ścierające się i odmienne w każdym z podejść pojęcia i twierdzenia będą nas zbijać z tropu tak długo, jak długo będziemy pytać, które z tych podejść ma rację. Trzeba pamiętać, że nie istnieje podejście mające monopol naprawdę o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka. Każde z nich koncentruje się na innych aspektach zachowania lub doświadczenia. Dlatego są one bardziej komplementarne niż konkurencyjne. W obliczu wielu praktycznych problemów psychologowie mogą swobodnie wybierać z tych ujęć to co zdaje się być najbardziej użyteczne w danej sytuacji. W porównaniu z innymi dyscyplinami, wiedza psychologii jest dziedziną młodą. Jako taka nie ma dominującego paradygmatu ani generalnie akceptowalnej teorii, jak to ma miejsce w przypadku postdarwinowskiej biologii czy nowożytnej fizyki. Możemy jak dotąd w rozmaitości podejść wyjaśniających ludzkie funkcjonowanie, wyróżnić poziomy wyjaśnień teoretycznych. Te poziomy wyjaśnienia wyglądają według autorów podręcznika następująco. Określony aspekt ludzkiego funkcjonowania może być opisany na kilka różnych sposobów. Ilustruje to następujący przykład: prosty akt podania ręki napotkanemu staremu przyjacielowi można widzieć w jednej z następujących perspektyw. Pierwsze: można ten akt zredukować do neuronalnych i mięśniowych reakcji, jakie są przy tym wykonywane. Podejście fizjologiczne. 2. Można go widzieć jako zachowanie będące rezultatem procesów warunkowania, jako coś, co jest skojarzone z nagrodą i wzmocnieniem oraz jest wywołane odpowiednimi bodźcami, w tym wypadku napotykaniem starego przyjaciela. Podejście behawiorystyczne. 3. Można także dowodzić iż ważne są tu procesy poznawcze. Chcesz uścisnąć ręką przyjacielowi, by okazać mu to, jak dobrze go pamiętasz i jak wysoko cenisz. Podejście poznawcze. 4. Można stosować wyjaśnienia typowe dla psychologii dynamicznej: fizyczny kontakt z kimś, kogo lubisz, korzystnie oddziałuje na Twoje stany emocjonalne, podejście psychoanalityczne. 5. Można wreszcie skupić się na ważnej zmiennej psychologicznej, jaką jest potrzeba akceptacji i aprobaty ze strony innych podejście humanistyczne. Można stosować jeszcze inne perspektywy i wyjaśnienia. W uścisku ręki odgrywają także role czynniki społeczne i kulturowe. Gdy jedni psychologowie skupiają swoje wyniki w ramach określonego podejścia, inni są całkowicie zadowoleni z możliwości zastosowania wielu teoretycznych poziomów w swych próbach opisu i wyjaśniania ludzkiego doświadczenia i zachowania. Dziękuję.